Dzień dobry, kochani. Fajnie, że jesteście. Chciałam Wam dzisiaj przedstawić pewną bohaterkę, która prawie codziennie, od zmierzchu aż po sam świt, ciężko pracuje, choć jest taka maleńka. A kto to taki? Zaczynamy. Najpierw rysujemy jajeczko stojące, a nad nim kółeczko. Kółeczko. Mamy to. Teraz tą środkową część ścieramy. Okej. Tu na górze dwa takie zakręcone ogonki. Jeden z jednej strony, a drugi z drugiej. A tutaj będą takie łuki. Tu na środku, w górnej części tego kółka, dwa jajeczka blisko siebie. Już niektórzy wiedzą, co to jest. Oczywiście uśmieszek, już wiadomo, że to jest pszczoła. Pszczółki mają takie piękne, duże skrzydełka. Jedno i drugie. Kolorujemy pszczółkę. Skrzydełka będą takie błękitne. I główka. Pszczółka ma takie paseczki czarno-żółte. Jeden jest czarny, a następny żółty. I tak właśnie malujemy. Na dole możemy domalować małe żądło. Podkreślimy troszkę czułki. Ja to zrobię farbą czarną, a Wy możecie zrobić czarnym markerem na przykład, żeby było wygodniej. Oczka też wyeksponujemy oczywiście. Nałożymy białą farbę na całość. No i oczywiście nasz uśmiech. Najważniejszy element. Kiedy już biała farbka przeschnie, dodajemy czarne kółka. Właściwie możemy jej dodać jeszcze białe ząbeczki. Na dole i zrobić szerszy uśmiech. I jeszcze mały czarny nosek. Mamy już naszą piękną pszczółkę. Ale słuchajcie, co ta pszczółka właściwie tak pracuje przez cały dzień? Słuchajcie, robi wiele rzeczy. Na przykład frunie sobie do roślin kwitnących i zapyla kwiat.
Malujemy sobie swobodnie kreseczki. Malujemy pędzelkiem kwiatuszka. Teraz od brzegów do środka. I teraz namalujemy tą pszczółkę przy kwiatuszku, jak zapyla ten kwiatuszek, za pomocą łyżki. Uwaga! Przykładamy łyżeczkę. Odrysowujemy dokładnie. Tutaj łączymy ze sobą i mamy takie piękne jajeczko. Następnie na samym czubeczku oczywiście oczko, uśmieszek i skrzydełka. Do tego paseczki. I możemy pomalować. No dobrze, ale po co właściwie ta pszczółka zapyla te kwiaty? Otóż po to, kochani, żebyśmy my mieli owoce. Co dalej robi nasza pracowita pszczółka? Tylko sobie tak fruwa i zapyla kwiaty? Nie, nie do końca. Frunie z tym pyłkiem do, uwaga, ula. Ulę namalujemy bardzo prosto. Będą to po prostu prostokąciki z daszkiem. Wyglądają troszkę jak małe domki. Muszą jeszcze w nich być takie małe otworki, którymi wlatują sobie pszczółki. I dookoła mnóstwo małych pszczółek. No dobrze. Mamy pszczółkę, mamy owoce, które nam daje, mamy ulę. A co w tych ulach jest? W tych ulach jest, kochani, miodek. I my namalujemy sobie dzisiaj bardzo szybko takie plastry miodu. Co nam będzie potrzebne? Uwaga! Będzie nam potrzebna folia bąbelkowa. To jest taka folika, którą pakuje się czasami paczki i ona tak fajnie strzela. Oczywiście nam jest potrzebna taka, która nie jest jeszcze wystrzelona, której bąbelki są jeszcze napełnione powietrzem. Taki kawałek folii bąbelkowej kładziemy na talerzyku wysmarowanym żółtą farbą. Delikatnie przyciskamy, ale delikatnie, żeby nie popękały bąbelki. Po czym przekładamy ją na miejsce, gdzie jest położona brązowa farba i również delikatnie przyciskamy, ale delikatnie. W tym momencie możemy już spróbować odbić ją na naszej pracy. Uwaga! Chwila prawdy. Wow! Obok możemy odbić kolejny.
świetna zabawa. Jak widzicie, te pszczółki robią dla nas bardzo wiele. Dzięki nim mamy owoce, dzięki nim mamy miód. Miodek może występować również w takiej formie. Dodajemy go do herbatki, do deserów i jest bardzo, bardzo słodki, smaczny i zdrowy. Pszczółki dają nam też pyłek kwiatowy, który również jest bardzo zdrowy. I dają nam też propolis, który jest wykorzystywany do leczenia. Zostało nam jeszcze tylko tło. Takie maleńkie. Maciupeńkie. A tyle dla nas robią. Dbajmy o pszczółki. To są nasze przyjaciółki.